Natalia i Marta były kiedyś nierozłączne. Przez lata szkolne tworzyły duet, który wszyscy wspominali zuchwałe, pełne planów na przyszłość i zawsze pewne siebie. Wówczas wydawało się, że nic nie zdoła ich rozdzielić. Jednak życie potoczyło się inaczej. Wspólne marzenia zaczęły gasnąć, kiedy każda z nich wybrała inną drogę. Marta ruszyła na studia za granicę, wyjeżdżając do wielkiego miasta, a Natalia wbrew swoim aspiracjom musiała pozostać w kraju i pomagać swojej rodzinie, gdy jej ojciec poważnie zachorował. Natalia dorosła szybko. Zamiast realizować własne ambicje, skupiła się na pracy, by wspierać najbliższych. Ostatecznie znalazła pracę w firmie sprzątającej, której przyjęła na początku z oporami, ale ostatecznie okazała się przyzwoitym źródłem dochodu. Choć na początku nie myślała, że zajęcie to mogłoby jej sprawić satysfakcję, szybko doceniła stabilność finansową i elastyczność, którą oferowało. Z czasem zaczęła się specjalizować, tworząc własną firmę sprzątającą. Nikt jednak o tym nie wiedział. Natalia nie afiszowała się swoim sukcesem, choć była dumna z pracy, którą wykonała. Po 10 latach, gdy wróciła do miasta rodzinnego na wesele kuzynki, niespodziewanie natknęła się na Martę w jednym z eleganckich centrów handlowych. Natalia była właśnie po spotkaniu z klientem, ubrana w skromny, lecz schludny strój. Marta zaś promieniała, ubrana w markały, jasny płaszcz, z idealnie ułożonymi włosami i torebką wartą więcej, niż Natalia kiedykolwiek mogła sobie wyobrazić. Gdy spotkały się wzrokiem, Marta z zaskoczeniem i niekrytym rozbawieniem przyjrzała się Natalii. Natalia? Naprawdę to ty? Zapytała, podchodząc bliżej z szerokim, sztucznym uśmiechem. Natalia skinęła głową, próbując ukryć lekkie zażenowanie. Cieszyła się z tego spotkania, chociaż spodziewała się bardziej ciepłego przywitania. Przez chwilę próbowała przywołać dawne wspomnienia, ale coś w spojrzeniu Marty wydało jej się chłodne, jakby oceniane. Minęło tyle lat. Co u ciebie? Zapytała Marta, patrząc z góry na jej ubranie. Dobrze. Pracuję, prowadzę swoją działalność, odpowiedziała Natalia, próbując pozostać neutralna. Marta uniosła brew z wyraźnym rozbawieniem. Działalność? Naprawdę? Odparła z przekąsem. Więc jesteś sprzątaczką? Fuj. Twoim zadaniem jest mycie podłóg. Wiedziałam, że do tego się posuniesz. Natalia zamarła, poczuła się jakby otrzymała zimny cios prosto w serce. Takie słowa od osoby, którą kiedyś uważała za bliską przyjaciółkę, były bolesne. Jednak szybko zapanowała nad emocjami i postanowiła, że nie pozwoli się poniżyć. Marta nie przestawała się śmiać, jakby znalazła coś niezwykle zabawnego w tej sytuacji. Widocznie czerpała przyjemność z tej krótkiej wymiany, patrząc na Natalię z góry, jakby była kimś zupełnie niewartym uwagi. Czuła się wyższa, lepsza, jakby praca Natalii była jedynie powodem do śmiechu. Natalia przez chwilę milczała, analizując, co opowiedzieć. Wiedziała, że mogłaby po prostu odejść i zakończyć to upokarzające spotkanie. Ale coś w niej pękło. Czuła, że musi odpowiedzieć, choćby dla samej siebie. Tak, Marto, pracuję w branży sprzątającej. A wiesz co? W ciągu 10 lat zbudowałam firmę od zera, zatrudniam teraz 10 osób i obsługujemy biura w całym mieście. Osiągnęłam to bez pomocy nikogo, sama od podstaw. Marta przestała się śmiać, ale na jej twarzy nadal był widoczny ironiczny uśmieszek. Och, to naprawdę godne podziwu. Sprzątanie biur. Powiedziała z udawanym podziwem. A ja myślałam, że możesz osiągnąć coś więcej. Myślałam, że masz większe ambicje. Natalia uniosła głowę z dumą. Marto, być może moje ambicje różnią się od twoich, ale przynajmniej są moje. Nie żyję na pokaz, nie udaję kogoś, kim nie jestem. Moje pieniądze zarabiam uczciwie, a ludzie, z którymi pracuję, szanują mnie za to, kim jestem i co robię. Na chwilę zapadła cisza. Marta patrzyła na nią, z lekka zaskoczona. Jej wyższość wydała się przez moment słabsza, jakby Natalia tą jedną odpowiedzią przebiła się przez mur jej perfekcyjnego wizerunku. Jednak Marta nie chciała przyznać tego otwarcie. Jeszcze przez chwilę milczała, jakby przetwarzała te słowa, ale nie znalazła już żadnej szyderczej odpowiedzi. Cóż, powiedziała w końcu, z wymuszonym uśmiechem. Każdy ma swoje priorytety, prawda? Miło było cię zobaczyć, Natalia.
Natalia odwróciła się, pozostawiając Martę z jej fałszywym uśmiechem i poczuciem wyższości, które teraz wydawało się jakby nieco blaknąć. W drodze powrotnej do domu Natalia czuła, że zrobiła coś więcej niż tylko obroniła swoją godność, poczuła, że zamknęła pewien rozdział, a jednocześnie umocniła swoje przekonanie o własnej wartości. Cokolwiek jeszcze mogłaby powiedzieć Marta, to już nie miało znaczenia. Po spotkaniu z Martą, Natalia wracała do domu z mieszanką emocji. Z jednej strony czuła złość i żal, wspomnienia sprzed lat wróciły, przypominając jej o czasie, gdy była blisko Marty. Wtedy myślała, że są nierozłączne, że połączyła je przyjaźń na całe życie. Jednak gdy Marta wyjechała na studia, kontakt się urwał. Marta przestała odpisywać na wiadomości, ignorowała telefony, a Natalia zrozumiała, że ich przyjaźń była dla niej jedynie etapem, przelotnym przystankiem. Natalia czuła, jakby po raz kolejny Marta postawiła między nimi mur. Tym razem jednak postanowiła, że nie pozwoli, by to spotkanie wpłynęło na jej poczucie wartości. Wiedziała, że jej sukces nie leży w tym, co ludzie o niej myślą, ale w jej własnym przekonaniu, że idzie właściwą drogą. Po powrocie do domu Natalia usiadła na kanapie, przeglądając wiadomości w telefonie. Zamiast smutku, odczuła przypływ energii. Musiała coś zrobić, by jeszcze bardziej wzmocnić swoją pozycję nie dla nikogo, ale dla samej siebie. Postanowiła skupić się na rozwoju swojej firmy i rozważała nawet rozszerzenie działalności o inne miasta. Zastanawiała się, czy to nie jest ten moment, by zrobić krok dalej, by zbudować coś większego. Dni mijały, a Natalia stopniowo oddalała się emocjonalnie od spotkania z Martą. Całe doświadczenie zaczęło działać na jej korzyść, dając jej motywację do dalszego rozwoju. Zaczęła intensywniej angażować się w pracę, planując kampanię promocyjną dla swojej firmy. Pewnego dnia, po rozmowie z jednym z większych klientów, który podsunął jej myśl o współpracy przy sprzątaniu powierzchni biurowych na skalę całego kraju, Natalia poczuła, że może sięgnąć po więcej. Podjęła decyzję o zatrudnieniu dodatkowych pracowników i otworzeniu nowych filii firmy w kilku miastach. Z zapałem przystąpiła do pracy, organizując spotkania rekrutacyjne, przygotowując materiały promocyjne i tworząc strategię rozwoju. Wieczory i weekendy spędzała nad biznesplanem, kalkulacjami i analizą potencjalnych rynków. Miała w sobie więcej energii niż kiedykolwiek wcześniej, jakby spotkanie z Martą stało się katalizatorem zmian, które zawsze nosiła w sobie, ale których nigdy nie odważyła się w pełni zrealizować. Po kilku miesiącach intensywnej pracy jej firma osiągnęła nowy poziom. Obsługiwała teraz kilkanaście prestiżowych budynków biurowych w różnych miastach, a Natalia zyskała miano profesjonalistki w branży, z którym się nie kryła. Była dumna z tego, co osiągnęła i wiedziała, że nie potrzebuje aprobaty nikogo z zewnątrz, by czuć się spełnioną. Pewnego wieczoru, gdy siedziała w swoim nowoczesnym biurze, które wynajęła jako siedzibę główną swojej firmy, jej telefon zadzwonił. Na ekranie pojawiło się imię Marta. Natalia zamarła, zastanawiając się, dlaczego Marta nagle próbuje się z nią skontaktować. Po chwili wahania odebrała telefon. Cześć, Natalia. Głos Marty brzmiał zaskakująco spokojnie. Słyszałam, że osiągnęłaś spory sukces. Mogłybyśmy się spotkać. Natalia nie była pewna, co osądzić o tej propozycji, ale wiedziała, że będzie to spotkanie inne niż poprzednie. Była gotowa nie na konfrontację, ale na rozmowę, w której to ona będzie dyktować warunki. Natalia zgodziła się na spotkanie z Martą. Spotkały się w jednej z luksusowych restauracji w centrum miasta, do której Marta nalegała, by przyszły. Natalia przyszła ubrana elegancko, ale z klasą prosta sukienka w głębokim granacie i delikatne dodatki podkreślały jej styl i pewność siebie. Gdy weszła do środka, zobaczyła Martę już siedzącą przy stoliku, przeglądającą menu. Marta spojrzała na nią z lekkim uśmiechem, ale Natalia zauważyła w jej oczach coś, czego wcześniej nie dostrzegła, niepewność. Natalia, tak się cieszę, że zgodziłaś się na to spotkanie, zaczęła Marta, próbując brzmieć swobodnie, ale Natalia od razu wyczuła nutę napięcia. Cóż, skoro chciałaś porozmawiać, odpowiedziała Natalia, zajmując miejsce naprzeciwko. O czym dokładnie chciałaś ze mną rozmawiać? Marta spojrzała na nią, jakby szukała słów, ale po chwili westchnęła, zmieniając nieco ton. Słyszałam, że dobrze sobie radzisz, naprawdę. Zawsze wierzyłam, że będziesz miała w sobie tę siłę, powiedziała, ale Natalia wiedziała, że to nie były szczere słowa. W głosie Marty wyczuwało się zazdrość. Tak, firma się rozwija, odpowiedziała Natalia.
Włożyłam w to dużo pracy. Marta spuściła wzrok na filiżankę kawy, którą miała przed sobą. Wiesz, jak się rozstałyśmy, myślałam, że nasza przyjaźń już nie będzie miała znaczenia. Że nasze drogi się rozeszły, dodała, unikając kontaktu wzrokowego. Natalia tylko skinęła głową, pozwalając Marsi mówić dalej. W końcu czuła, że w tej rozmowie to ona ma przewagę. Wiedziała, że Marta coś od niej chce. Marta przełknęła ślinę, jakby zbierając się na odwagę, by przejść do sedna sprawy. W końcu podniosła wzrok i spojrzała Natalii prosto w oczy. Natalia, prawdę mówiąc, przeżywam teraz trudny okres, wyznała, w jej głosie pojawiła się nuta żalu, której Natalia nie spodziewała się usłyszeć. Po tym, jak wróciłam do kraju, miałam wiele planów, ale nic się nie ułożyło tak, jak myślałam. Moje finanse nie są w najlepszym stanie. Natalia uniosła brwi, czując, że rozmowa zaczyna zmierzać w znajomym, lecz zaskakującym kierunku. Wiedziała, że Marta nie przyszła tu, by naprawić ich przyjaźń. Przyszła, bo potrzebowała pomocy. Naprawdę? Zapytała Natalia, starając się zachować neutralny ton. I co zamierzasz z tym zrobić? Marta lekko się zawahała, ale zaraz kontynuowała. Myślałam, że skoro teraz masz już własną firmę i całkiem dobrze sobie radzisz, może mogłabyś mnie zatrudnić, wyrzuciła z siebie, nie patrząc Natalii w oczy. Potrzebuję stabilnego zajęcia, a ty masz teraz tyle możliwości. Natalia przez chwilę patrzyła na nią bez słowa, przetwarzając to, co właśnie usłyszała. Cała ta sytuacja wydawała jej się surrealistyczna. Marta, jej dawna przyjaciółka, która kiedyś z niej szydziła, teraz prosiła ją o pomoc. Ironia tej sytuacji była wręcz namacalna. Czyli po tych wszystkich słowach, jakie usłyszałam od ciebie ostatnio, teraz prosisz mnie o pracę? Zapytała Natalia, nie mogąc ukryć cienia triumfu w głosie. Marta zbladła, jakby w końcu dotarło do niej, jak bardzo upokarzająca była jej prośba. Natalia, wiem, że moje słowa były niesprawiedliwe. Ale ja byłam zazdrosna. Nigdy nie spodziewałam się, że będziesz miała coś, czego ja nie mam, przyznała szeptem, a w jej głosie słychać było nutę desperacji. Natalia odchyliła się na krześle, ciesząc się chwilą refleksji, zanim odpowiedziała. Czuła, że to jest ten moment, w którym powinna postawić granicę. Marto, nie zatrudniam ludzi, którzy nie szanują innych i mają o nich błędne wyobrażenie. Moja firma opiera się na wzajemnym wsparciu, na szacunku dla pracy, niezależnie od jej rodzaju. Myślę, że tobie brakuje tych wartości, odpowiedziała spokojnie, lecz stanowczo. Marta milczała, patrząc na Natalię z niedowierzaniem, jakby nie mogła pojąć, że naprawdę usłyszała odmowę. A jednak wiedziała, że nie miała już argumentów. Po chwili Natalia wstała i, rzuciwszy Marsi ostatnie spojrzenie, powiedziała: życzę ci powodzenia, Marto. Może to spotkanie nauczy cię czegoś o prawdziwych wartościach i szacunku. Odeszła z restauracji, czując, jak kamień spada jej z serca. Była dumna, że potrafiła pozostać wierna sobie i swojemu podejściu. Wiedziała, że od tej chwili jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Natalia, opuszczając restaurację, poczuła, że wreszcie zamknęła rozdział swojego życia, który kiedyś wydawał się nie do przepracowania. Spotkanie z Martą nie tylko pozwoliło jej wyrazić to, co czuła przez lata, ale przede wszystkim utwierdziło ją w przekonaniu, że idzie własną drogą, niezależnie od oczekiwań innych. Powrót do biura był dla niej jak powrót do azylu. Usiedziała przy swoim biurku i przez chwilę analizowała to, co się wydarzyło. Wiedziała, że jej odpowiedź dla Marty mogła być odebrana jako bezlitosna, ale Natalia miała dość bycia wykorzystywaną. Tylko ona znała swoje poświęcenia i to, jak ciężko pracowała, by dojść tam, gdzie teraz była. W kolejnych dniach Natalia wróciła do pracy z jeszcze większym zapałem. Chciała wykorzystać energię, którą zyskała dzięki tamtemu spotkaniu. Zaczęła organizować wewnętrzne warsztaty dla swoich pracowników, wprowadzając nowe procedury i sposoby działania, które miały na celu poprawę ich komfortu pracy. Chciała, aby jej zespół czuł, że są częścią czegoś większego, że wspólnie budują firmę, która ma prawdziwe znaczenie. Wieści o sukcesie Natalii zaczęły się rozchodzić. Jeden z jej kontrahentów zaproponował jej wzięcie udziału w lokalnym panelu biznesowym, podczas którego miałaby opowiedzieć o swoich doświadczeniach w budowaniu firmy od podstaw. Natalia, choć na początku niepewna, ostatecznie zgodziła się na udział. Chciała zainspirować innych,
a także podzielić się swoją historią i pokazać, że każdy, niezależnie od pochodzenia czy okoliczności, może osiągnąć sukces, jeśli tylko z determinacją dąży do celu. Dzień panelu był pełen emocji. Natalia, ubrana elegancko i z klasą, wstała przed dużym gronem słuchaczy, którzy przyszli, by usłyszeć jej historię. Przez chwilę czuła lekki stres, ale po pierwszych słowach przeszła go fala pewności siebie. Dzień dobry, jestem Natalia, właścicielka firmy sprzątającej, którą zbudowałam od zera, rozpoczęła, a na sali zapadła cisza. Opowiedziała o trudach, jakie napotkała po drodze, o poświęceniach, które musiała ponieść i o lekceważeniu, z jakim spotkała się od niektórych osób, w tym od ludzi, których kiedyś uważała za przyjaciół. Wyraziła również swoją dumę z pracy, jaką wykonuje, oraz z zespołu, który tworzyli wspólnie. Jej słowa były szczere i płynęły prosto z serca, co zjednało jej publiczność. Po każdym zdaniu czuła coraz większe wsparcie od słuchaczy, od ludzi, którzy widzieli w niej nie tylko przedsiębiorczynię, ale przede wszystkim człowieka pełnego pasji i determinacji. Po zakończeniu panelu do Natalii podeszło wiele osób. Były to zarówno młode kobiety, które marzyły o założeniu własnych firm, jak i starsi przedsiębiorcy, którzy z szacunkiem podziwiali jej osiągnięcia. Natalia poczuła, że jej historia nie tylko inspiruje innych, ale też daje jej samej poczucie, że była na właściwej drodze. Na samym końcu, gdy wydawało się, że wszyscy już rozeszli się do swoich spraw, Natalia dostrzegła znajomą sylwetkę. Marta, ubrana skromniej niż wcześniej, podeszła do niej. Na jej twarzy malował się wyraz, który Natalia interpretowała jako wstyd i zakłopotanie. Natalia, chciałam ci podziękować, powiedziała cicho, unikając jej wzroku. Wiesz, myślałam, że po naszym ostatnim spotkaniu, przerwała, jakby brakowało jej słów. Myślałam, że nigdy nie powiem tego, ale naprawdę cię podziwiam. Natalia patrzyła na nią przez chwilę, czując mieszankę zaskoczenia i ulgi. Dziękuję, Marto. Wiesz, życie potrafi nas zaskoczyć na wiele sposobów, odpowiedziała łagodnie. I nie zawsze potrafimy przewidzieć, gdzie się znajdziemy po latach. Marta odwróciła wzrok, jakby z trudem przyjmując słowa Natalii. Po chwili dodała. Chciałabym kiedyś być taka jak ty. Może teraz rozumiem, dlaczego to ty odniosłaś sukces, a nie ja. Natalia, choć miała prawo czuć triumf, poczuła w tym momencie coś zupełnie innego, współczucie. Wiedziała, że dla Marty to spotkanie było bolesną lekcją. Pożegnały się bez zbędnych słów, a Natalia odczuła głęboką satysfakcję, wiedząc, że dokonała czegoś ważniejszego niż tylko udowodnienie swojej wartości, potrafiła zainspirować nawet tych, którzy kiedyś ją lekceważyli. Po panelu Natalia zaczęła otrzymywać coraz więcej propozycji współpracy oraz zaproszeń na różne branżowe wydarzenia. Jej historia przyciągnęła uwagę mediów, co pomogło jej firmie zdobyć nowych klientów. Natalia cieszyła się, że może inspirować innych i, co ważniejsze, że jej ciężka praca zaczyna przynosić realne korzyści. Dzięki temu, w ciągu kilku miesięcy, otworzyła nowe oddziały w innych miastach, zyskując renomę firmy solidnej, uczciwej i profesjonalnej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i zwiększonemu zespołowi pracowników, mogła teraz poszerzyć zakres oferowanych usług. Zaczęła oferować sprzątanie specjalistyczne w hotelach, restauracjach, a także wsparcie w zarządzaniu nieruchomościami. Każdy nowy kontrakt dawał jej ogromną satysfakcję, ale także wyzwania, które Natalia pokonywała z determinacją. Jednocześnie, mimo sukcesów, Natalia nie zapominała o swoim zespole. Zorganizowała specjalne szkolenia dla pracowników, na których uczyła ich zarówno technicznych aspektów pracy, jak i zasad profesjonalizmu oraz szacunku dla klientów. Natalia wiedziała, że ich wspólna praca to nie tylko sprzątanie, ale także tworzenie miejsc, w których ludzie czują się komfortowo i bezpiecznie. Z czasem jej firma zdobyła nie tylko popularność, ale także opinię miejsca, gdzie pracuje się z pasją i szacunkiem, co przyciągało nowych, ambitnych pracowników. Kiedy Natalia zauważyła, jak bardzo rozwinęła się jej firma, poczuła, że nadszedł moment, by zrobić coś więcej. Chciała wykorzystać swoją pozycję i wpływy, aby pomóc lokalnej społeczności. Przypomniała sobie, jak trudno było jej na początku, kiedy pracowała na kilka etatów, próbując pogodzić wszystkie obowiązki. Wiedziała, że są ludzie, którym brakuje wsparcia i możliwości, które mogłyby pomóc im zmienić życie. Dlatego zdecydowała się na założenie programu wsparcia zawodowego dla osób w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza dla kobiet, które, podobnie jak ona kiedyś, musiały zacząć od zera.
Natalia stworzyła program szkoleniowy w swojej firmie, gdzie osoby chętne mogły uczyć się zawodu, zdobywać umiejętności i, co ważniejsze, budować pewność siebie. Media szybko podchwyciły ten temat, pisząc o nowatorskim podejściu Natalii i o tym, jak jej firma stała się przykładem dla innych przedsiębiorców. Otrzymała nawet wyróżnienie od lokalnych władz za wkład w rozwój społeczności, co było dla niej nie tylko zaszczytem, ale też potwierdzeniem, że jej praca ma sens. Na jednym z takich spotkań, zorganizowanym z okazji wręczenia nagrody, Natalia przemawiała do zgromadzonych ludzi. Opowiedziała o swoich doświadczeniach, o trudnych początkach i drodze do sukcesu. Po zakończeniu przemowy podeszła do niej młoda kobieta o imieniu Karolina. W oczach miała łzy wzruszenia, a jej słowa były pełne emocji. Pani Natalio, to, co pani zrobiła, naprawdę daje nadzieję takim osobom jak ja, powiedziała Karolina, lekko drżącym głosem. Wydawało mi się, że nie mam przyszłości, ale po tym, co usłyszałam, wiem, że mogę spróbować. Chciałabym kiedyś pracować w pani firmie. Natalia, wzruszona i pełna empatii, uścisnęła jej dłoń. Karolino, jesteś u nas mile widziana. Pamiętaj tylko, że najważniejsze to wierzyć w siebie i iść do przodu, nawet gdy jest trudno, odpowiedziała z uśmiechem. Rozmowa z Karoliną była dla Natalii kolejnym dowodem na to, że jej wysiłki mają realny wpływ na innych. Była dumna z tego, co udało jej się zbudować nie tylko firmy, ale również społeczności, która dzięki niej zyskiwała nową szansę na lepsze życie. Dzięki coraz większej rozpoznawalności i rosnącej reputacji firmy, Natalia zaczęła otrzymywać propozycje współpracy od dużych korporacji. Jedna z nich wyróżniała się szczególnie międzynarodowy kontrakt, który dotyczył kompleksowej obsługi biurowców na terenie całego kraju. To była ogromna szansa, ale także ogromne wyzwanie. Natalia wiedziała, że jeśli podpisze ten kontrakt, będzie musiała rozbudować swoją firmę i przeorganizować działanie całego zespołu. Zorganizowała spotkanie z najbliższymi współpracownikami, aby przedyskutować strategię. Spotkanie odbyło się w nowoczesnej sali konferencyjnej jej firmy. Pracownicy, których kiedyś zatrudniała na podstawowe stanowiska, teraz byli jej zaufanymi doradcami i kierownikami działów. Zdaję sobie sprawę, że to będzie duży krok, zaczęła Natalia, patrząc na twarze zebranych. Ale wierzę, że jesteśmy gotowi. Włożyliśmy w to mnóstwo pracy i nadszedł moment, abyśmy pokazali, na co naprawdę nas stać. Atmosfera była pełna podekscytowania, ale także respektu wobec skali wyzwania. Dla Natalii ten kontrakt symbolizował coś więcej niż tylko pieniądze czy prestiż, to był dowód, że firma, którą zbudowała własnymi siłami, była w stanie konkurować na międzynarodowym poziomie. Po kilku tygodniach negocjacji, firma Natalii podpisała kontrakt, stając się jedną z największych firm sprzątających w regionie. Było to dla niej ogromne osiągnięcie, a dla pracowników szansa na dalszy rozwój i większe możliwości. Firma rozrosła się do tego stopnia, że musiała wynająć nowe biuro i zwiększyć zatrudnienie o kilkadziesiąt osób. Natalia czuła, że stworzyła nie tylko firmę, ale społeczność, gdzie ludzie wspierają się nawzajem i są dumni z tego, co robią. Po podpisaniu kontraktu Natalia poczuła, że osiągnęła wszystko, o czym kiedyś nawet nie marzyła. Jej firma była stabilna, odnosząca sukcesy, a ona sama zyskała szacunek i podziw w branży. To, co zaczęło się jako skromna działalność, przerodziło się w wielki sukces, który inspirował innych. Pewnego dnia, w drodze do domu, Natalia zatrzymała się na chwilę, aby spojrzeć na biurowiec, który był siedzibą jej firmy. Czuła dumę i radość, ale też wiedziała, że nadszedł czas na coś więcej. W jej życiu brakowało jednego osobistego spełnienia poza pracą. Od lat skupiała się na rozwoju zawodowym, ale czuła, że nadszedł moment, by zacząć myśleć także o sobie. Postanowiła, że poświęci więcej czasu na swoje pasje, podróże, a także na relacje z przyjaciółmi i rodziną. Chciała zbudować coś więcej, życie pełne równowagi, gdzie sukces zawodowy idzie w parze z osobistym spełnieniem. Kilka tygodni później zorganizowała spotkanie dla wszystkich pracowników, by podziękować im za ich wsparcie i zaangażowanie. Atmosfera była radosna, a Natalia czuła, że stworzyła coś wyjątkowego. Podczas przemówienia powiedziała: to, co razem zbudowaliśmy, to coś więcej niż firma. To społeczność ludzi, którzy wiedzą, czym jest praca z szacunkiem i pasją. Każdy z was przyczynił się do tego sukcesu i za to jestem wam ogromnie wdzięczna. Po tych słowach rozległy się oklaski, a pracownicy podchodzili do niej, wyrażając swoje uznanie i wdzięczność. Wtedy właśnie Natalia zrozumiała,
że jej historia stała się częścią ich życia i inspiracją dla przyszłych pokoleń.